Nikogo tu nie ma, więc mogę zjeść sekretną przekąskę. Ale to będzie pyszne. Hej, masz Snickersa. Mogę trochę? Nosisz aparat, więc nie możesz. Okej, niech będzie. Ale uważaj na zęby. Poszła sobie? Super, moja taktyka zadziałała. Zjem sobie prawdziwy czekoladowy przysmak. Mamo, masz więcej słodyczy? Ona ma chyba jakiś radar na czekoladę. Proszę, weź sobie. Tutaj na pewno nie uda jej się mnie znaleźć. Mamo, słodycze! Stój, nie uciekaj! Proszę, podziel się ze mną swoimi słodyczami. Mamo! Okej, chyba udało mi się ją zgubić. O matko, ale ona jest sprytna i szybka. Uff, w końcu przed nią zwiałam. To chyba jakieś żarty? Och, to był tylko sen. A raczej koszmar. A co jeśli ona naprawdę się gdzieś tu chowa? Och, to niedorzeczne. Na pewno śpi w swoim łóżku. Czas na małą nocną przekąskę. O, sałata. Wezmę sobie listek. Trzeba to zrobić mądrze. O tak, teraz nawet nie zauważy czekolady. O, jesteś głodna? Proszę bardzo. Sałata? Fu, nie chcę. Zadziałało? W końcu mogę zjeść czekoladę? Zasłużyłam sobie. To powinno załatwić sprawę, mam nadzieję. Ale super miejsce. Dziewczęta, świetnie wyglądacie. Miłego wieczoru. Dzięki. Co? O nie, panienko. Wyjaśnisz to? Zasady to zasady. Dopiero co je kupiłam. Ale bez sens? Hej, ta broda. Już wiem, co zrobię. Oby zadziałało. Mam je w torbie, to znaczy w brodzie. Zaraz będzie włochato. Zróbmy to. Witam pana. Nie mamy żadnego jedzenia. Hej, przestań się gapić na moją dziewczynę, koleś. Wpuścisz nas do środka, czy nie? No dobra. Zapraszam. Dzięki. Też muszę sobie taką sprawić. Myślisz, że to kupił? Jesteśmy w środku. Czas na imprezkę. O tak, aha. Ale tu gorąco? Tańczący robot. Uff. Przydałby się zastrzyk energii. Jakiś pomysł? Odpowiedź mam pod własnym nosem. O nie. Mój pot je roztopił. Fu! Chyba jednak nie skorzystam. Smakuje świetnie. Co kto lubi. I to ma być jedzenie? Chcę coś normalnego. Nocne zmiany są najgorsze. Jeszcze drugie tyle. Przynajmniej się kimnę. Aha. Operacja Przemyt rozpoczęta. Osadzona dostanie żarełko. Ona lubiła czekoladę. Ha! Zwinna jak kot. Klawiszka śpi. Koszmary, co? Ostrożnie. Było blisko. I druga nuzia. Wow! Przerwać akcję. Odwróć. Muszę się schować. Już wiem. Sporo tu miejsca. Co się dzieje? Chyba coś słyszałam. To tylko mysz. Kimam dalej. Jestem. A, jak długo on tu jest? Doszłam do końca. Pajęczyna? Dawno tu nikt nie sprzątał.
Kto tam? To ja! Ała! Gabi? Sorki za tamto. Mam coś dla ciebie. Wszystko dla mnie? Ucztę czas zacząć. Tak tęskniłam za słodyczami. Już nie musisz. Przydałby się telefon. Ale to musi wystarczyć. Miłej podróży. No i poszło. Matko, ale tu wali. Mam. Zobaczmy. Burger, ręce, wykrzykniki. Zrozumiałam. Nie wniosę tego w rękach. Muszę coś wymyślić. Dobrze, że mam długie włosy. Zrobione. Nawet uroczy kok. Lecimy. Gdzie ona jest? W końcu. Tu jestem. Na górze, czaisz? Zwykle narzekasz na włosy w jedzeniu. Takie dobre. Skończyłaś już? Czekoladowe szpony. Chyba zjadłaś wszystkie. Palce lizać. W porządku. Hej, stop! Co jest? Nie wierzę, że muszę ci tłumaczyć. Bez jedzenia. Jasne? Idź sobie. Ale głupia zasada. Dzień doberek. Chciałabym popracować nad opalenizną. Wow. Piękne bikini. Ten staroć. Miła jesteś. Och, zakaz jedzenia. Myślałem, że to zadziała. To mój najlepszy pomysł. Poważnie? To nie tak, jak myślisz. To ja sobie pójdę. Musi być jakiś sposób. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Zdejmę zaworek rurki i wypełnię go cukierkami. Genialne. Spróbujmy. Znowu on. Stop. Musimy przez to jeszcze raz przechodzić. O, sympatyczna jesteś. Dobra, czysto. Możesz iść. Serio? Ekstra! Zadziałało! Och, ale on jest słodki. Czas nacieszyć się tym dniem! Zawsze byłem fanem nurkowania. Ale to pyszne. Dzień dobry. Przyszłam odwiedzić koleżankę. O, jesteś w stanie błogosławionym. Tak, bardzo się cieszę. Mogę wejść? Oczywiście, moja droga, proszę. O matko, co jest? Czemu jesteś taka wielka? Jesteś w ciąży? Powinnaś widzieć swoją minę. Spokojnie. To tylko przekąski. Bardzo proszę. O, dzięki! Tylko je schowaj, żeby cię nie przyłapali. Gdzie mój kolejny pacjent? Bez obaw, brzuszku, ochronię cię. O, to chyba ona. Zapraszam panią. Och, nie, nie, to jakaś pomyłka. O, to się źle skończy. Przepraszam, wybaczcie. Nie miałam złych zamiarów. Nigdy nie widziałem takiego zdjęcia USG. Co za absurd. Hej, darmowe przekąski. Wezmę trochę. Dobra, kto następny? Ręce w bok. O nie, sprawdzają, czy nie mamy jedzenia. Co my zrobimy z czekoladą? Musimy ją ukryć. Ej, ziomek, teraz ty. Jaja se ze mnie robisz? Przecież widzę, co masz w rękach. Oho, rzeczywiście, daj mi chwilę.
Spójrz na tę sztuczkę. Tada! Czekolada zniknęła! Teleportowałem ją do niej. Ohoho, jak to zrobiłeś, stary? Ale ja to wezmę. Dobrego wieczoru! Musiałeś dać mu moją czekoladę? Musiałem, ale spoko, przecież mamy moją. Ale dobra ta czekolada. Czekaj no, co to jest? Zapasowa kula dyskotekowa. Aha, okej, zapraszam do środka. Po co przyniosłeś tu tę kulę? To żadna kula! Patrzcie i sami zobaczcie. Najpierw wziąłem małego arbuza, o takiego, i spryskałem jadalną farbą. Malowałem, aż cała zaczęła błyszczeć. Potem wziąłem takie foliowe kwadraciki. Wystarczyło przykleić je do owocu. I tak, aż pokryły całego arbuza. No i proszę, oto efekt końcowy. Kto ma ochotę na arbuza? Wow, ale świeży. Na całonocną imprezę trzeba się porządnie nawodnić. Stój pan. Co to ma być? Przyszedłem wymienić kulę dyskotekową. Jestem serwisantem. Skoro ty jesteś serwisantem, to... Dziwny ten klub. Dzień dobry. Po co wam tyle przekąsek? Nie wolno ich tutaj wnosić. Co za kretyńska zasada? Do kosza. Skoro nie mamy wyboru... Mówi się trudno. Ale ja nie chcę tego wyrzucać. Moje rajstopy. Mogą mi się przydać. Przepraszam na chwilę. Na pewno nie będę wyrzucać jedzenia. Potrzebuję tylko dwustronnej taśmy. Wystarczy przykleić do niej cukierki i oczywiście równomiernie je rozłożyć. Wyglądam bardzo modnie, nie sądzicie? Stać! Nic ze sobą nie mam, spójrz! Nie widzę słodyczy. Ha! Te rajstopy! Naprawdę śliczne! O, dziękuję! Możesz wejść. Świetna stylówka! Co przegapiłam? Jesteś głodna? Bo mogę temu zaradzić. Zaskoczona? Kreatywne myślenie załatwiło sprawę. Chcesz jednego? O, ale piękne buty! Biologia sprawia, że chce mi się spać. Po co mi ta cała wiedza? Czy to już pora obiadu? Chętnie bym coś przekąsiła i zjadła coś słodkiego. Je! Hej! Nie umiesz czytać? Nie wolno jeść w mojej sali. Okej, ale to bez sensu. Na pewno da się je przemycić. Można użyć do tego kolczyków. Naomi, daj mi swoje kolczyki i gumi się. O tak! Zrobimy z nich modny dodatek. Trzymajcie się, maluchy. Nałóżcie ich tyle, ile chcecie. A po chwili wszystko będzie gotowe. Urocze, prawda? Smacznego! Dzięki! Prawie żal je zjadać! Powiedziałam prawie! Bardzo smaczne! Przeprowadźmy test! Co to było? Okej, na czym skończyłam? Hej, mogę jednego? No i... Dlaczego ty gryziesz, Naomi? Czy ona jest zombie? Chyba nie chcę wiedzieć.
Dzień dobry, jedno miejsce. Spójrzmy. W porządku. Nie masz ze sobą jedzenia, prawda? Nie. Pozwól, że sprawdzę. Och, to jest zabronione. Nic nie umknie mojej uwadze, młoda damo. Ach, dzięki. Co za wredna kobieta. Ale nie jest zbyt spostrzegawcza. Kto by pomyślał, że pasek od torebki może być taki pyszny? Ale śmieszne filmiki. Dzień dobry. Ups. O nie, rozlałam kawę. Przepraszam. Możesz mi pomóc? Rozlałam kawę i trzeba to powycierać. Powycierać. No dobrze. Zetrę to butem. Powinno być okej. I już, mówiłam, że da radę. Serio? Chyba ktoś przyszedł. To moja przyjaciółka! No raczej. I patrz, co mam! Ej, zabieraj mi stąd tego mopa! No przestań! Patrz lepiej, co tu mam! Wow, ale ekstra! Sprytna jesteś! Pycha! Muszę wszystko rozpisać. Och, czegoś tu brakuje. Uwaga, bo nadjeżdża ninja. Witaminki? Żarcik, to coś lepszego. Najpierw rozpuściłam kilka żelków, a potem wlałam miksturę do blistra. Tyle nie za dużo. Na koniec zakryłam wszystko folią aluminiową. Super, w ogóle nie widać różnicy. Teraz wystarczy tylko podmienić. Wspaniale. Ninja, odwrót. Dobrze. Wszystko? Chyba tak. Dzień dobry. Przyniosłam witaminki. Co? Znowu tabletki? Proszę mi się tu nie dąsać. Szybciutko do buzi. A dobra jest chociaż. Masz wyzdrowieć, a nie wybrzydzać. Och, okej. Och, całkiem smaczna. Mogę dostać więcej? Proszę bardzo. Ktoś tu chce szybko wyzdrowieć. Zgadza się. O, moje kochane słodycze. O nie, przeszukuję uczniów. Wzięła nawet różdżkę wykrywającą słodycze. Nie, tylko nie to. I co tu robić? Nie chcę ich stracić. Muszę je gdzieś schować. To wsadzimy do butów, a resztę włożę pod bluzkę. Nic z tego. Ale ciężkie książki. Nie! Mój globus! Połamał się. I co teraz? Zostań tu, zaraz wracam. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Globusie, pójdziesz ze mną. Dzień dobry, mogę wejść? Najpierw muszę cię przeskanować. Oby się udało. Nic tu nie widzę. Dobrze, możesz wchodzić. Świetny pomysł z tym globusem. Dobra, nikt nie patrzy? To można jeść. Zamknę szybko, żeby mnie nie przyłapała. Ale pyszny batonik. Wiecie, czego tu brakuje? Jedzenia. Nie patrzę tu, to mogę coś przekąsić. Co to za szelest? O nie, nie, nie. No dobrze, to ja. Że co? Łamiesz zasady. Zawiodłam się na tobie. Oddawaj to. Pora na kredę. Blech, chyba nie lubi słodyczy. Zaraz, co ty wyprawiasz? Jesz kredę? I co w tym dziwnego? Zdradzę ci pewien sekret. Wzięłam patyczki z ciastek. I nabiłam na nie pianki. W ten sposób. Zmieściły mi się 4. I do pudełka. Nie widać różnicy. Proszę, masz ochotę? Wow, dzięki. Sprytne. Ojej, skończyła mi się kreda. Niech to, muszę wziąć nową.
O nie, to była ostatnia. I co teraz? Co one tam mają, kredę? Świetnie! Co? O, nie, to moja kreda. Szybko, muszę ją całą zjeść. O, matko, pewnie umiera z głodu. Oddam jej jednak tego batonika. Dobrze, pora rozruszać te stare gnaty. Żwawo, żwawo, świetnie wam idzie. Nie przestawajcie. Jeszcze 30 minut. W końcu ciało samo się nie zrobi. Zmęczyłam się. Nie zorientuję się, że odpoczywam. Lily? Nie znasz zasad? On ma chyba oczy dookoła głowy. Oddam ci ją po zajęciach. Teraz ruszamy bioderkami. Muszę się pospieszyć. Dobrze, że je wzięłam. Ale będą zakwasy. Uwaga na balona. To tylko piłka do ćwiczeń. Podsunęłaś mi świetny pomysł. Dzięki, Lily. I raz, dwa, trzy. Dobrze. Dalej, chłopaki. Wygracie to. Dalej, dalej, dalej. Hej, chcesz trochę? Nie. Nie widziałaś tabliczki? Zakaz jedzenia. Nie wolno łamać zasad. Będzie kosz! Co tu się dzieje? O-o! Nakryła mnie. Ile ona tego tu przyniosła? Proszę nie dzwonić do rodziców. Ups. Kręci mi się w głowie. Ale chyba wpadłam na pomysł. O tak! Narka! Weźcie piłkę do kosza i przetnijcie ją w tym miejscu. Patrzcie, ile tu miejsca. Wypełnijmy je. Dużo się tu zmieści. A! Przyniosłam piłkę. Dobrze się czujesz? Co? Nie wierzę. Moje ulubione. Od razu zrobiło się ciekawiej. O-o, chowaj to. Tylko kibicujemy. Okej. Faul. Ani kroku dalej. Wchodzę. Ponienko? Wie pan, kim jest ten? Stać! Ja? Nie masz czasem jedzenia? Nikt mi nie mówi, jak mam żyć. Poznaje mnie pan? No i? Ja też jestem na ścianie. To co z tym jedzeniem? Rączki do góry. Zobaczmy. Chyba czysto. Jestem łobuzem. Uhu. Sztywniak. A, myślałam, że nie wejdę. To już się nie przyda. Zaraz, zaraz. Ona wcale nie jest sławna. Mój ulubiony. Dobra jestem. Jak mam je wnieść? Mam za mało kieszeni. Ochrona mnie nie wpuści. Nie, to się nie uda. A może... Zapomniałem o tych kieszeniach. Uff. Stać. Co wnosimy? Zaraz zobaczymy.
A cóż to? Wypchana bielizna? Mhm. Dobra, zadowolona? Przyłapany. No, i co mam teraz zrobić? Ty, mam świetny pomysł. Weźcie średnią miskę, wsypcie słodycze i hop, pod spodnie. Stop. Zobaczmy, co tym razem. Chyba nic. Dzięki. Wow, to dopiero niezły widok. Uhu, udało się. To dopiero happy ending, nie? Huh? O, matko. O, panie. Chodźmy. No, cześć. Komu słodycze? Najlepsza noc ever. Ach, na lotniskach zawsze chce mi się pić. Ach, dlaczego nikt go nie pilnuje? Uwaga! Na pokładzie obowiązuje zakaz jedzenia i picia. Wszystko zostanie skonfiskowane. Wow, dopiero co ją otworzyłam. Chcę do mamy. Patrz, balonik. Fajny, prawda? Zaraz, balon. Bingo, jestem genialna. Ej, mały, porzucamy piłką? Super, lepsze to niż płacz. Pójdę po nią. Prędko, muszę zakosić jednego balona. Mam, teraz trzeba go rozwiązać. Ble. Wow, sporo tu tego helu. Okej, wprowadzamy plan w życie. Muszę tylko ostrożnie wlać tu kolę. Ekstra, udało się. Cały napój jest w balonie. Gotowe, teraz tylko go zawiążę. I najlepsze. Wow, 4 rozmiary w górę. Ale jaja, nie mogę. Można wchodzić na pokład. O, gdzie ta pani poszła? Bez sensu. Całkiem smaczne. Proszę, paszport i bilet. Dobrze, wszystko w porządku. Proszę wchodzić. Wow, ale balony. Przepraszam, to moje siedzenie. Tak, miejsce przy oknie. Pora na małe co nieco. Pycha. Serio, jestem genialna. Hej, proszę się zatrzymać. Co tam masz? Nie wolno wnosić żadnego jedzenia ani picia. Ale moja przyjaciółka ich potrzebuje. Czytaj znaki. Ludzie zawsze próbują łamać zasady. I co ja mam teraz zrobić z tymi pysznościami? Wiem, po prostu je tam przemycę. Płaszcz pełen przekąsek to klasyczny trik. Okej, teraz muszę tylko zachować pozory i wejść do środka. Przepraszam. Dzień dobry, przyszłam odwiedzić koleżankę. Okej, proszę wejść, o ile nie masz ze sobą żadnego jedzenia. O nie, słodycze! Przekąski! Wiedziałam, że nie mogę ci ufać. Szczególnie w tym podejrzanym płaszczu. Do widzenia, znasz zasady. Już nie mogę wytrzymać z tymi ludźmi. Muszę iść cichutko na paluszkach. Nie widzę żadnych ochroniarzy, a lekarka zasnęła. Okej, teren czysty. A to co? W drzwiach jest alarm! Co? Co się dzieje? Czemu dzwoni alarm? Nikt mi nigdy nie powiedział, że lekarze mają tyle papierkowej roboty. Hej,
Przyszłam odwiedzić koleżankę. Wow, jesteś hojnie obdarzona. Proszę wejść. Bardzo dziękuję. Popatrzcie na mnie. Żałosne. Uff, w końcu mi się udało. Hej, jak się czujesz? Tęskniłam. Wow, co ci się stało? Trochę się powiększyłaś. Chwila, popatrz na to. Wypchałam stanik mnóstwem pyszności. O kurczę, nie wierzę. Dawaj. Proszę bardzo. Bez obaw, mam ich pod dostatkiem. Przyniosłam nawet paczkę chipsów. Jesteś najlepsza. Marzyłam o przekąskach. Dziękuję. Nie ma sprawy. Muszę lecieć, ale niedługo wrócę. Jeszcze raz dziękuję za jedzenie. Cóż, znowu dzień jak co dzień. Nie przepuszczę żadnych słodyczy. Traktuję swoją pracę bardzo poważnie. Proszę pokazać bilet. Miłego seansu. Oto mój bilet. Dzięki. Hej, czekaj chwilę. Coś nie tak? Czy to słodycze? Nie wchodzisz, panienko? To strefa wolna od słodyczy. Żegnam. Co za głupia zasada. Również żegnam. Przyszłam na film. Patrzę tutaj. Czas na zmianę kreacji. Och, wyglądam słodko. Aż chciałoby się mnie schrupać. Te pianki to doskonały dodatek. O, widzieliście to? Hej, wróciłam i nie mam żadnych przekąsek. Ja to ocenię. Niech się przyjrzę. Moment. Co tam? Słodycze? Wynoś się stąd. Co? Mówisz serio? To jeszcze nie koniec. Też coś. Uch, byłam pewna, że się uda. Coś na pewno można z tym zrobić. Chwila. Chyba mam pomysł. Mogę użyć opaski do włosów. Czuję szansę na sukces. A przynajmniej warto spróbować. Może się uda. Witam ponownie. Stój! Gdzie schowałaś słodycze? Wiesz, że je znajdę, prawda? Tym razem nic nie mam, przysięgam. Nie odważyłabym się. Ha? Czyżby? Niech spojrzę. Jasne. Niczego nie dostrzegłem. No widzisz, mówiłam. Dobra, chyba wszystko jest w porządku. Możesz wejść. Serio? To znaczy, dzięki. W takim razie wchodzę. Wow, nie wierzę, że się udało. Teren jest czysty. Mam wszystko, co lubię. Co ty robisz? Nic nie widziałem. Luzik, to nie to, co myślisz. Mam tu swoje słodycze. Proszę, poczęstuję cię. Co? O, ekstra! Ale fajnie, dzięki. W kinie trzeba mieć ze sobą przekąski. Szkoda, że ten ochroniarz na to nie pozwala. Ale na szczęście go przechytrzyłam. Okej, kto następny? To nasze karty pokładowe. Chyba wszystko się zgadza. Ale jeszcze sprawdźmy. W porządku. Miłego lotu. O, patrzcie na nią. Hej, chłopaki. Nie przejmujcie się mną. Muszę tylko złapać swój samolot. Oto moja karta pokładowa. Co? Chyba sobie żartujesz. Nie gap się na nią. Powinieneś patrzeć na mnie. Ojejku, bardzo przepraszam. Nie chciałem cię dotknąć. Co za burak? Hej, trochę to dziwne, prawda? O nie, chyba straciłam jeden pośladek. A, mam nadzieję, że nikt tego nie zauważył. Po cichu tu sobie usiądę. O, przyciąga spojrzenia. Czy one są prawdziwe? Hej, to miejsce jest wolne. Co ty tam robisz? Szukam przekąsek. Chcesz coś słodkiego? Co za zbieg okoliczności? Też mam miskę przekąsek, które przemycam do samolotu. Wow, niesamowite! Wielkie umysły myślą podobnie. Kto by pomyślał, że tak dobrze umiem robić manikur? Strażniczka! Okej, czas na inspekcję, drogie panie.
Co masz dzisiaj dla mnie? Zupełnie nic. Naprawdę? W ogóle ci nie wierzę. Wiedziałam. Nic nie masz? A to co? Zabieram te słodkie zapasy. Nie urodziłam się wczoraj, kochana. Czy to naprawdę majonez? Jasne, że tak. Dobra, w porządku. Żadnych słodyczy. Następnym razem nie będę taka miła. Wrócę tu jutro. Kiepska z niej strażniczka. Uwierzyła, że to prawdziwy majonez. Tadam! Słodka uczta, kochani. Co ja bym bez was zrobiła? Moje zdrowie. Czekoladowe pyszności. Jestem genialna. Wyjście na imprezę to był świetny pomysł. Czy już zeszła mi szminka? Dobrze, że jestem przygotowana. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba poprawić makijaż. No witam. I gotowe. To mi o czymś przypomniało. Ja też mam ze sobą kosmetyki, widzisz? Ale moje są trochę inne. Prawie się pomyliłam. Ale pyszne. Tego się nie je, Naomi. Spokojnie. To słodka przekąska, widzisz? Wow, niesamowite. Czy ona myśli, że jest taka sprytna? Jau, łakomczuchu. I co teraz? To moja szminka. Tylko za bardzo się nie przyglądaj. Kolor wygląda na czerwony. Kremowa konsystencja. Ale muszę to zbadać bardziej dogłębnie. Tak, interesujące. Chcę zobaczyć molekuły. Ale dziwny DJ. Cóż, w porządku. Dzięki. Niezbyt bystry, co? Spróbuj. To naprawdę pyszne. Czekam już tu całą wieczność. Co za dzień. Czy oni wszyscy przyszli do mnie? Pani doktor? Kto następny? Wybierz mnie, proszę. Może... O, wiedziałam, że gdzieś zostawiłam wodę. Trzeba dużo pić. Co to było? Kto jest ostatni? Mogę się tu gdzieś wcisnąć? Wielkie dzięki. O, dam radę, spokojnie. I już. Biedna dziewczyna. Och, znowu to. Witam, pani doktor. O, dzień dobry. Postanowiłam po prostu wejść. Przyszłam ci pomóc. Zaraz wszystko zrozumiesz. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Pomyślałam, że pewnie jesteś głodna. Przyniosłam same pyszności. Oto prawdziwa pożywka dla mózgu. Wiedziałam, że warto iść na medycynę. Widzisz? To ja. Dzięki, kochana. Akurat zaparzyłam kawę. Uwielbiam poniedziałki. Uff, trening to prawdziwe tortury. Niestety, efekty są raczej średnie. O, jakaś wiadomość. Muszę zadzwonić, a wy tutaj kontynuujcie. Okej, chyba sobie poszedł, czyli pora na przekąskę. Ale jestem głodna. Schrupię tego Snickersa w całości. O tak, co za pyszność. Nigdy nie jadłam niczego lepszego. Wow, chyba naprawdę kiszki grają jej marsza. O nie, trener wraca. Szybko, udawaj, że cały czas ćwiczymy. Co ona ma na buzi? O nie.
Koniec! Natychmiast się zatrzymajcie! A teraz zobaczymy, gdzie chowacie jedzenie. Aha! Ty, oddawaj słodycze! Znasz zasady! Przede mną nic się nie ukryje. A teraz ta druga. Okej, bardzo dobrze. Przestrzegasz reguł. Pochwalam to. Ale pamiętajcie, że mam oko na was obie. Hej, nie przejmuj się tym Snickersem. Lepiej popatrz na moją koszulkę. To nie tylko wzór. Mam tu prawdziwe słodycze. Wow, jesteś genialnym przemytnikiem przekąsek. Wiem, super, co? Dzień dobry, oto mój paszport. W porządku, ale pozwól, że przyjrzę ci się nieco bliżej. Muszę cię potraktować moim skanerem do jedzenia. Oddawaj. Mój sprzęt nigdy się nie myli. Tak myślałam. Próbuję cię przemycić przekąski. Kontynuujmy skanowanie, dobrze? Tak bardzo chciałam zjeść sobie później tego lizaka. Przykro mi. Muszę go skonfiskować. Proszę mi oddać wszystkie przekąski i słodycze. Nawet gumę, którą żuję? No dobra, proszę bardzo. Oddaję paszport. Miłego dnia. Dzień dobry, to mój dokument. Och, cała promieniejesz. Przecież nie będę cię tu przetrzymywać. Proszę, idź. Usiądę sobie na którymś z tych krzeseł. Ktoś patrzy? Nie? W porządku. Czas wyciągnąć dzidziusia. Napełnienie tej piłki napojem to był genialny pomysł. Mogę wziąć ze sobą picie w każde miejsce i nikt się nie zorientuje. Fajna piłka. No rzeczywiście. Mówię serio. To naprawdę sprytne. Zobacz, co ja wymyśliłam. Schowałam napój w maskotce. Wygląda jak zwykła zabawka, a w środku jest pyszny napój. O rany! To jest świetne, a nawet genialne. Zdrówko. Cześć. Przyszłam na balangę. Ej, zero jedzenia i picia. No, ale przecież nic takiego nie mam. A gumożujka, wypluwaj do szklanki, ale już. Mogę już iść? Stój! Jeszcze cię przeskanuję. Tak na wszelki. No nie wiem. Coś tu nie pasuje. O, twoje włosy. O nie, o nie, o nie. Dalej coś nie pasuje. Nie ruszaj się. Znajdę wszystko, co ukrywasz. Dobra, inspekcja skończona. Teraz możesz wejść. W końcu. Ale tu fajnie. No i wreszcie mogę co nieco zjeść. Mamba. Łatwo się ją modeluje. Położyłam ją na sztuczne paznokcie. Jak tylko nabrały kształtu, nałożyłam je na palce. I tak po prostu mamy słodziutki manikiur. Każdy paznokieć to smaczna przekąska. Kciuk oczywiście też. Manikiur gotowy i można iść na dyskotekę. Czas na małe co nieco. Czy ona właśnie zjadła swój paznokieć? Co? Matko, ale to obleśne. Idziemy stąd. Rączki, możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję? Albo użyję koła? Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki. Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co? Spokojnie, nic nie podejrzewa. Proszę się zatrzymać. Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. Uff, a czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz.
Ach, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uff, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. O, nie chcę się dzielić. Och, znudziła mi się. Znowu zapomniałam zjeść obiad. Na szczęście mam sekretne zapasy. Czy powinnam? Ostatnio miałam przez to kłopoty. Ups. Tak, wylatujesz. Nawet się jeszcze nie ubrałaś? Ona nie widzi tej paczki, prawda? Ach, czego? Teraz albo nigdy. Mój mikrofon! Schowam to tutaj. To nie takie proste, ale chyba się udało. Zupełnie ich nie widać. Wow! Tak bardzo was kocham! Czas sobie trochę dogodzić. Jeden wystarczy. Chyba muszę wracać do śpiewania. Proszę się zatrzymać! Zakaz wnoszenia jedzenia i napojów! Nie możesz mi tego zabrać? Mogę! Powiedziałam nie! Zjem wszystko w tej chwili! Widzisz? Zaraz ich nie będzie! O nie! A co ja zrobię? Przecież nie zjem tego wszystkiego! Chyba, że... Kto to jest? To chyba ta słynna gwiazda! Wiesz, która, prawda? Jak leci, kolego? Nie wiem. To jest gwiazda popu! Musisz ją wpuścić! Ta! Chwileczkę! Widzisz? To ona! Chyba jest podobieństwo. Jasny gwint! Billy, to naprawdę ty! Przepraszam, że kazałem ci czekać! Spoczko. Co za głupek! Nie wierzę, że to zadziałało! Będę bawić się całą noc! Już ich nie potrzebuję! A teraz czas na przekąskę! Serowe Cheetosy! Ale słone! Muszę to robić częściej! Wow! Ten pokaz mody wymiata! Okej, nikt nie patrzy! Czas wrzucić coś na ząb! Skąd masz tego rogalika? Umieram z głodu! Nie jadłam nic od wielu godzin! O nie! Muszę to schować! Jeszcze trochę przypudruję nosek? Spójrzmy. Może ta. Tak, ta się nada. A co się dzieje tutaj? Co to? Okruszki? Ktoś ewidentnie coś jadł. Wniosłaś tu jedzenie? Na mój pokaz? Co to za obrzydliwy wypiek? Powiem ci, co to jest. To śmieć. A ty? Też coś chowasz? Nie? I bardzo dobrze. W końcu poszła. Burczy mi w brzuchu i muszę coś przekąsić. Czy ty właśnie zjadłaś kosmetyk? Ohyda! Patrz, to wcale nie kosmetyk. Pokażę ci. Wzięłam kwadratowy cukierek do rzucia i zdjęłam papierek. A później po prostu uformowałam go w dłoniach. Turlałam cukiereczka, aż zmiękł, a kiedy już był w kształcie kuli, spłaszczyłam go. Później wzięłam paletę cieni do powiek i je wyjęłam. A na ich miejsce wsadziłam słodką przekąskę. W ten sposób wypełniłam całą paletę. Widzisz? Wcale
wcale nie jem kosmetyków. Skosztuj sobie. O, dzięki! Ale pycha. No dobra, jestem gotowy spełniać swoje bardzo ważne zadanie. Halo, przepraszam, proszę się zatrzymać. Nie wolno wnosić żadnych napojów ani jedzenia. To poważny zakaz. Ale ten koleś właśnie wszedł z wielką paczką chipsów. Słuchaj, co mówię. Nie możesz wnieść żadnego jedzenia. Tamta dziewczyna miała cały wózek pełen przekąsek. Musisz włożyć swoje produkty do tego pojemnika. Okej, dobra. Niech ci będzie, ty na trencie. Uff, ale była uparta. Ludzie nie rozumieją, że to nie miejsce na żarty. Mam nadzieję, że Kevin też wpadł. Hej, stop! Żadnego jedzenia i picia! Wiem, że ściemniacie. Czy to konieczne? Takie są żelazne zasady. Co chowasz w tej torebce? To nie to, co myślisz! Dawaj to! Cukierki to zabronione! Nie na mojej zmianie! Nie! O, tak! Uratuję was! Idę po was! Cukiereczki lecą! Nie! Wpadajcie do mojej buzi! To było coś! A teraz sprawdzimy twoją koleżankę. Jak na razie okej? Co za stres! O dziwo, wszystko gra! Uff! Nie szalejcie za bardzo, dobra? Ale im pokazałem, co? Co za beznadziejny początek wieczoru. Spokojnie, nie martw się. Spójrz na moje buty. Co? Ukryte w obcasie. Jak na to wpadłaś? Jesteś geniuszem przemytu. Jakie piękne kolory. To najlepsza rzecz na świecie. Uff, zdążyłam na lekcję. Już myślałam, że się spóźnię. Stop! Nie tak szybko. Masz ze sobą jakieś kosmetyki? Wiesz, że są niedozwolone? Nic takiego nie mam i nie mam pojęcia, o czym mówisz. Czyżby? Ha? A co chowasz w tej torbie? O, nic takiego. Same nudne rzeczy. Czekaj! Co to jest? Jestem tobą zawiedziony, Lizzie. Oddawaj to. Ale ja nie chcę. No dobra, weź to. A reszta? Nie podoba mi się to. To wszystko. Nic więcej nie mam. Dałam ci wszystko. Coś spadło na ziemię? Nie, nic tu nie ma. Wow, co za tupet. Nie wierzę, że zabrał mi kosmetyki, ale na szczęście coś mi zostało. Nie ma szans, żeby to znalazł. Moje buty skrywają małą tajemnicę. Sekretna przegródka na kosmetyki. Ja włożyłam tam balsam do ust. Uwielbiam go. Nałożę go na usta pędzelkiem. Wystarczy rozsmarować i będę wyglądać pięknie. Cudowny odcień. Tego mi było trzeba. Mua! Witajcie. Głęboki wdech i wydech. Złóżcie dłonie i pochylcie się. Jeszcze raz. Ojej! Huh? Znowu? Ale wstyd. Spóźniłam się. Oj, o mały włos. Kolejny blok. Może tędy? Co to za hałas? Rozłożę tylko matę. I gotowe. Ale najpierw coś do jedzenia. O, nie ta strona. Ręce na boki. Dłonie do siebie. Kiedy ona przyszła? Nie zorientowała się. Teraz. Wezmę sobie batonika. Szybko. Mały kęs. Rozciągamy barki. Mmm.
100 powtórzeń. Dalej. Nie dam rady. Nie marudź, Sofia. Nie chcesz się wyrzeźbić? Nie mam czasu na narzekanie. Jedziesz. Dlaczego się tak spociłam? Jeszcze trochę. Zaraz chyba umrę. Dobrze, krótka przerwa. Masakra jakaś. Pić mi się chce. Och, sorka. To sztanga? Z cukierkami? Co chcesz? Czekaj. Przyniosłam drugą. Trzymaj. Ale ekstra. Zacznę z tej strony. Wow, już mi ślinka cieknie. Malinowe. Idzie tu. Wow, dobrze, o to właśnie chodzi. Nastawiam stoper, dziewczyny. Idealny sposób na podjadanie. O tak, świetnie. Najlepszy trening ever. Ale te pierwiastki trudne. Tyle nazw. A na dodatek burczy mi w brzuchu. Chwila, zapomniałam, że mam czekoladę. Tina? Odłóż to. Ale jestem głodna. No dobrze. Och, nie martw się. Mam coś, co może nam pomóc. Lubisz żelki? Wybierzcie fajne kształty i przyklejcie do nich taśmę. Oderwijcie nalepkę i przyczepcie żelka do gumki do włosów. Na pewno nie zgadliście, że to słodycze. Dopada was głód? Nie ma problemu. Wow, ale super! Mogę? Ten jest mój. Dziewczyny, czy wy jecie swoje włosy? Co to ma znaczyć? One są jak zwierzęta. Nigdy nie zrozumiem dzisiejszej młodzieży. Ale jestem głodna. Nigdy nie miałam takiej ochoty na jedzenie. Och, nie na to liczyłam. Jeszcze to polubisz, kochanie. Owsianka jest okropna. Rano wolę porządną dawkę cukru. Najlepsza jest mleczna czekolada. Mama za mną stoi, prawda? To bardzo niezdrowe. Jedz swoją owsiankę, Naomi. Chyba nie dam rady. To jakaś papka. Czemu mam takie okropne życie? Chyba, że uda mi się coś przemycić. Weźcie sztuczną roślinkę i wyjmijcie ją z osłonki. Połóżcie roślinę w ten sposób i użyjcie nożyka do papieru, żeby przeciąć dolną część na pół. Następnie odetnijcie dno od pudełka po popcornie. Użyjcie pistoletu z klejem, żeby z powrotem przymocować kwiatek. Pamiętacie tę doniczkę? Wrzućcie do środka trochę słodyczy. A na wierzch nałóżcie kwiatek. Puste miejsce wypełnijcie ziemią. Wygląda zupełnie niewinnie. A teraz, gdy mama odwróci wzrok, możecie schrupać coś pysznego. Tylko zróbcie to szybko. Mama niczego się nie dowie. Uwaga, idzie! Pycha! Widzisz, mamo? Jem swoją owsiankę. Cieszę się, kochanie. Smacznego. Jest bardziej naiwna niż myślałam. Czas wrócić do batonika. To się nazywa śniadanie mistrzów.
Myślicie, że już znacie najlepsze sposoby na przemycanie jedzenia? Udostępnijcie ten filmik znajomym i wspólnie cieszcie się przekąskami w każdym miejscu. Podobał Wam się ten filmik? Subskrybujcie nasz kanał, aby...